Jak wyliczył tygodnik kibica, półtora roku na pana czekałem. Tygodnik kibica wyliczył? Tak wyliczył. Nie? Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Dziś moim Państwa gościem Dariusz Szpakowski, Telewizja Polska. Miło mi bardzo. Dzień dobry, półtora roku czekałem na ten wywiad. Obowiązki redakcyjne, powiedziałbym rodzinne. No teraz odpowiednia pora. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Ja również się cieszę. Pan się dobrze czuje w takiej konwencji, kiedy Pan jest pytany, a nie sam pyta? Wolę odwrotnie. To zawsze jest, myślę, że łatwo. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, myślę, że mogę to powiedzieć. Pan mówi, w większości wywiadów ze mną to się pojawia temat wpadek. Pana już to zaczyna nudzić, jak rozumiem. Wpadek. No wpadki są jak gdyby wkalkulowane nie tylko w nasz zawód, w każdy zawód, prawda? W zawodzie lekarskim ta wpadka jest kosztowna. W zawodzie takim jak nasz ta wpadka co najwyżej może być napiętnowana przez internautów. Ja się nauczyłem jednej rzeczy, że jeśli się mylę, to po prostu przepraszam i podaję właściwą informację. Oczywiście zdarza się, że człowiek powie coś w ferworze i jak gdyby nie zarejestruje tego. No ale tak jak mówię, to nie ma róży bez kolców, prawda? Mhm. I w tym zawodzie, kiedy się jest potok słów, kiedy trzeba mieć tę uwagę skupioną na dwóch arenach, powiedziałbym, bo wiadomo, że komentując mecz na stadionie, ja go komentuję przede wszystkim z boiska, ale jak ja to określam, omiatam wzrokiem monitor, ponieważ no, trzeba zareagować na to, co pokazuje realizator. Nie zawsze zdarza się, że realizator w dużych imprezach bywa, że mówi, pokazuje jakąś daną postać i mówi na ekranie ten i ten, prawda? Ale przede wszystkim wszelkie sytuacje, które są sytuacjami do analizy, no to jest powtórka, to jest monitor, prawda, a nie boisko. Natomiast komentowanie meczów stąd, z dziupli, a nie ze stadionu, to są jak gdyby dwa różne światy. Szczególnie teraz, kiedy przychodzi do nas sygnał HD, my mamy monitory w SD, czyli w analogu. Ten obraz jest niewyraźny. Ja ostatnio żartowałem, mówię, wolałbym zamówić wóz, żeby przyjechał do domu, usiąść przed swoim telewizorem i komentować z domu, bo mam komfort. Jest to przede wszystkim duże, wyraźne, bo HD, a SD, a jeszcze przełożone, to są dwa inne światy. Czasami numerów nie widać. Tak. I to jest ciężki... No sam pan komentuje, to pan to mówi. Jest ciężka robota wtedy, kiedy nie widać numerów, nie do końca widać sylwetkę. Wiem, o czym pan mówi. Legendarny, tak na pana mówią na Woronicza, pańscy młodsi koledzy. Pan się czuje rzeczywiście, to bez fałszywej skromności proszę, dzisiaj najsłynniejszym komentatorem sportowym w Polsce? Nie. Jest paru moich kolegów, choć mój przyjaciel i dyrektor, Władek Szaranowicz, prawda? Zresztą często nas mylą, to jest zabawne. Do dzisiaj? Nagminnie, powiedziałbym. I to tak w dwie strony. Najczęściej, o dzień dobry, pan Szaranowicz, ja mówię prawie, jak to? Albo odwrotnie, to jest Wojtka z synem na lotnisku, Wojtek idzie przed nami i mówi, o zobacz, Szpakowski. Na to Luka podchodzi do taty i mówi, tato, no wszystko rozumiem, ale mylą ciebie z Darkiem. No więc także przywykliśmy do tego. Ale przebiliście się obaj z panem Włodzimierzem Szaranowiczem do świadomości wszystkich ludzi, nie tylko kibiców piłkarskich. To jest swego rodzaju kapitał, dlatego że pana często nie widać, pana słychać. No teraz nie widać, dlatego że kiedyś było widać. Ja to był pan powiedzmy małym dzieckiem, może nie tylko. Owszem, widać, jak ktoś ogląda TVP Sport w moim cotygodniowym programie piłkarskim 4-4-2. Czasami w studiu Ligi Mistrzów, czasami w jakichś, powiedziałbym, komentarzach, kiedy jestem w gronie ekspertów. Natomiast to wynika z jednego faktu. Myśmy zaczynali po pierwsze w radiu. To był bardzo duży kapitał, acz potem obciążający, kiedy się przeszło do telewizji. Starsi koledzy mówili, panowie, to nie jest radio. Przy transmisji, kiedy myśmy wchodzili rzeczy, na które ja dzisiaj, jak niektórych kolegów słucham, są to transmisje no, prawie radiowe, powiedziałbym. Bo tam jest i umiejscowienie akcji, prawda? I często charakteryzacja zawodnika. Chce pan powiedzieć przegadane? Zdecydowanie. Proszę włączyć telewizję na przykład niemiecką i posłuchać komentatora niemieckiego. Jeśli ktoś tego nie robił, to mocno się zdziwi. To są momenty dwóch minut na przykład milczenia, prawda? Wtedy, kiedy trzeba, on jest. Kiedy nie trzeba, go nie ma. Myślę, że takim stylem jest styl brytyjski, prawda? Jest komentator, który przede wszystkim wyróżnikiem podstawowym do tego zawodu jest zawsze głos. I proszę posłuchać komentatorów czy z innych stacji telewizyjnych. No już nie mówię o Ameryce Południowej, prawda? To szczególnie radiowych, no to jest zupełnie inny świat. Na Zachodzie nie ma wysokich głosów, jeśli mogę tylko panu przerwać. Zdecydowanie. Chciałem powiedzieć, że tak, myśmy się przebili i było nam zdecydowanie łatwiej niż jest wam, prawda? Dzisiaj tych stacji sportowych choćby, prawda, jest, możemy tutaj powymieniać, 5, 6, 7, prawda?
jeszcze stacje zagraniczne. W związku z tym to zaistnienie ludzi nie jest tak proste jak kiedyś. Wtedy była Telewizja Polska, był pierwszy, drugi program, prawda? Nie było tylko kanałów tematycznych. Dzisiaj jest całe mnóstwo kanałów tematycznych. Weszły stacje kodowane, gdzie trzeba kupić dekodery. Ja pamiętam, dostałem propozycję objęcia funkcji szefa w Kanale Plus. To było w 1996 roku. Złożył mi ją pan Jacek Fuksiewicz, który organizował to wszystko. I powiedziałem, że wie pan co, bardzo miło, ale nie zmienię barw klubowych, dlatego że to, co możecie kupić, to na pewno będziecie mieli ligi, prawda? A piłka to jest sport numer jeden, który komentuję. Natomiast nie będziecie mieli finałów Mistrzostw Świata, nie będziecie mieli Igrzysk Olimpijskich, a nie samą piłką, tylko, że tak powiem, żyłem, bo przecież parę jeszcze innych dyscyplin w swoim życiu komentuję i czy komentowałem. No między innymi poleciłem późniejszego szefa Janusza Basałaja stanowisko, o czym pewnie mało osób wie. No a, no ja też wiem, że Krzysztof Wyrzykowski polecał również Janusza Basałaja, a później to wszystko tak zatoczyło koło, że Janusz Basałaj miał z panem, podobno, czy pan z Basałajem. Podobno to jest tak, że czasami nie za bardzo można liczyć na przyjaciół. Też tak słyszałem, ale jeszcze o tym porozmawiamy. 40 lat, tyle pan pracuje w zawodzie, 30 lat w telewizji, 10 lat w radio. Widział pan mnóstwo rzeczy, dużo więcej niż każdy inny komentator, piłkarski na pewno. I też dużo więcej niż pewnie ja zobaczę, czy komentatorzy w moim wieku, dlatego że dzisiaj się mało jeździ, a kiedyś się jeździło więcej. Nie tylko to, panie Bartku, jeśli mogę przerwać. Ja myślę, że kiedyś też był inny świat, prawda? Nie tak bardzo zwracano uwagę na bezpieczeństwo jak dzisiaj. Dziś wszystko jest limitowane. Dostęp praktycznie, jeżeli biorąc do zawodników, i gdzie jest? W wydzielonej mix-zonie, gdzie oni przechodzą, albo się zatrzymają, albo nie, prawda? Czy pan wejdzie do ośrodka do polskich piłkarzy? Ale pan mówi o piłkarzach, a ja na przykład jestem dosyć blisko biatlonistów, to tam tego nie ma. Można dojść? Można dojść wszędzie. No, nie podczas Igrzysk Olimpijskich, choćby. No nie, ale podczas zawodów Pucharu Świata czy Mistrzostw Świata nie ma problemu. Ja panu powiem, w tych dyscyplinach, które są, powiedziałbym, mniej medialne i mniej popularne, to jest zdecydowanie łatwiej. Ja komentowałem wiosła i miałem wspaniały kontakt z naszą czwórką wioślarską. Bardzo dziękuję, bo to jest jedyny mój złoty medal, który skomentowałem podczas letnich Igrzysk Olimpijskich. Podobno pan jest częścią tego medalu. Powiedzieli mi tak, dziękując, kiedy wręczałem im statuetkę podczas plebiscytu przeglądu sportowego. Zaprzyjaźniliśmy się, powiem szczerze. Bardzo koncentrowałem się przed tym komentarzem do tego ich startu. Komentowałem z Bogdanem Gryczukiem, szefem wyszkolenia Polskiego Związku Towarzystw Wieszczarskich. I powiedziałem do niego: Boguś, na 500 metrów przed metą wyłączę ci mikrofon, bo wiem, co będzie. Będzie kakofonia, prawda? Ja będę mówił swoje. Ty będziesz krzyczał i widz nie będzie niczego dobrego słyszał. Ponadto samemu trzeba zbudować i rozłożyć te emocje, jeśli chce się no, oddać ten ich wysiłek, tę ich radość, ten ich no, niepowtarzalny sukces. Oni, to ja ich nazywałem dominatorami i terminatorami. I bardzo, bardzo wzruszyłem się, powiem szczerze, ciesząc się z tego, że zdobyli to złoto. No jest to w archiwach telewizyjnych, myślę, że nawet chyba gdzieś w internecie. W tym współczesnym świecie, który no, w dużej części tym się pewnie pasuje. Na YouTubie można znaleźć. Ale pytam, czy mówię o tym, że pan dużo widział i tyle lat pracuje, bo nasuwa mi się jedno pytanie. Czy pan nie myślał o tym, żeby napisać książkę? Już pan pisze, zaraz pan powie, że pan kończy. Nie kończę. Byłem na rozmowach w wydawnictwie, nie ujawnię jakim. Powiem szczerze tak. Napisanie książki, kiedy się tyle widziało i tyle się przeżyło i przy tylu imprezach przy polskich sportowcach było od tej drugiej strony, bo ja w 1982 roku polską reprezentację znałem nie tylko je grającą na boisku, ale znałem problemy polskiej reprezentacji. To był czas, przypomnę, kiedy nie było połączeń telefonicznych, to ja wtedy byłem sprawozdawcą radiowym. Myśmy mieli 24-godzinne łącze z krajem. I to był czas, że nie można było zadzwonić do Polski, prawda, bo to był jeszcze wciąż stan wojenny. Polscy zawodnicy przyjeżdżali do nas do hotelu, poprzez rozdzielnię radiową łączyli się ze swoimi domami. Ja oczywiście wychodziłem z pokoju, wychodził również inżynier Bogdan Tworek, ale oni gdzieś emocjonalnie po rozmowie z ludźmi, a już jeszcze tam, nie wiem, czekam tyle, jeszcze mogę być spokojny, bo jeszcze się nie urodzi dziecko, a tutaj problem, bo ojciec chory. To była niesłychana więź. Ja praktycznie rzecz biorąc znałem całe mnóstwo spraw, oczywiście, o których nie mówiłem. Też byliśmy w tej grupie, która miała dostęp do reprezentacji. To był trudny czas, proszę sobie przypomnieć. Myśmy dwa pierwsze mecze zagrali bez bramek. Dopiero odblokowało się to wszystko podczas ostatniego spotkania grupowego.
które dało nam awans, spotkania z Peru, fantastycznego meczu, to był czas, kiedy ta reprezentacja nie miała swoich możliwości sprawdzenia gdzie, bo to nikt z nami nie zagrał, prawda? Byli świetnie przygotowani. Potrzeba było gdzieś odblokować tę drużynę. Konflikt, bo Bobnik był krytykowany, bo odchodzi do Włoch, więc mu się nie chce i tak dalej, i tak dalej. A to nie kto inny, jak sam Boniek w szatni, kiedy nic nie szło w meczu z Peru, roztrzaskał butelkę wody mineralnej, zmotywował, prawda? Powiedziałbym po męsku kolegów i poszło. I poszło i powiem szczerze, że no to przemiły czas, kiedy człowiek może, ja wtedy byłem w radiu, relacjonować mecz o trzecie miejsce Polaków, zwycięski. Też niedawno się dowiedziałem, ciekawej rzeczy nie wiedziałem, dlaczego te medale rozdał Władysław Żmuda. Otóż wtedy prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej był świętej pamięci pan Włodzimierz Reczek, który zapomniał wziąć, zabrać z sobą. Było tak gorąco w tym Alicante, że wyszedł w klapkach. I przyszedł w tych klapkach na stadion. I kiedy Avalanche powiedział, mówi, no to idziemy wręczać te medale, no to stwierdził, że to troszkę nie za bardzo. I rozglądał się, kto ma jakieś buty, żeby od kogoś pożyczyć te buty. Nie za bardzo się to udało. W związku z tym uzgodnili, że jednak przekażą tą tacę z medalami, żeby no, świat nie zobaczył szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej, będącego podczas ceremonii wręczania w klapkach. Znaczy, tam chyba było też jeszcze tak, że on chyba pożyczył buty od sekretarza Kalińskiego, ale one były coś tam dla niego za małe, w związku, czy za duże w ogóle, wręcz przeciwnie, bo on był niski, mały. Więc te buty mu spadały, ale był w butach i tak. Nie za bardzo chodził. A to były czasy radiowe, o tym pan to mówi. To były czasy radiowe. Ja dotarłem do archiwum, poprosiłem radio, Radio Polskie, z czasu, kiedy pan komentował w radiu. Pan był genialnym radiowcem. Moim zdaniem lepszym radiowcem niż później komentatorem telewizyjnym. Takie pan, jest moje zdanie. Mam do niego prawo. Ma pan do niego absolutne prawo. A czy radio dawało większą satysfakcję panu niż telewizja? A na czym pan opiera stwierdzenie, że jest lepszym, byłem lepszym radiowcem niż komentatorem telewizyjnym? Lepiej mi się słuchało. Nie wiem, może nie jest to, pewnie nie mogę jakby tego poprzeć czymś racjonalnym. Tempo, dynamika, wiadomo, że radio jest lepsza. A słuchał pan głosem Szpaka przed finałem Mistrzostw Europy, które były puszczane, takich kultowych TVP Sport? Powiedzmy. Tak. Tak, tak, tak. No to tam nie ma emocji? Są emocje, ale ja mówię o dynamice, o tempie komentarza. Ja myślę, była większa. Nie zgodzę się. Możemy też wyciągnąć z telewizyjnego archiwum fragmenty i będzie pan miał absolutne porównanie i państwo będziecie mieli porównanie. Myślę, że takiej dynamiki nie ma nikt w kraju. Jak pan? Możemy porównać. Nie. Moment złapania akcji, kiedy pada bramka, kiedy musi pan to złapać w punkt. Moment zbudowania emocji podczas samego. Dziś sprawozdawco mówi pan, że ja jestem mało emocjonalny. Ja tego nie powiedziałem, pan posyła kolegów. To nie ja pan posyła kolegów. Poszliście w zupełnie inną stronę niż idzie świat. Aha. Poszliście w stronę przede wszystkim zabijania faktami. Mnie jako widza nie interesuje, że on w poprzednim meczu albo trzy mecze temu właśnie z tego miejsca strzelił bramkę i tak dalej, i tak dalej. Jak ja wejdę w Soccerway, prawda, to mam na stronie, jak sobie kliknę, wszystko, prawda? O panu Patryku, że grał 17 spotkań, że 10 razy wchodził z ławki, że strzelił głową tyle bramek, a nogą tyle bramek. Czy to jest potrzebne widzowi w czasie transmisji? Widz siada po to, żeby się dowiedzieć. Dziś młody człowiek, mając dostęp do internetu, będąc fanem piłkarskim, jest tak obcykany, mówiąc kolokwialnie, że te rzeczy on wszystkie wie. Sprawozdawca mu tym nie zaimponuje. Sprawozdawca może mu zaimponować rzeczami, o których on nie wie. Co często robię? Korzystam z moich przyjaciół, kiedy wyjeżdżam i komentuję mecz, którzy są fanami, interesują się, żeby zdobyć od nich informacje, bo największą potęgą jest w tym momencie prasa. Ilu dziennikarzy z prasy jest na meczu, załóżmy nawet jak gra polski klub? A ilu jest dziennikarzy jak gra Barcelona? A ilu dziennikarzy jest jak gra Real Madrid? Że się na przykład ograniczymy tylko do Hiszpanii. Ile tytułów prasowych mamy w Polsce? Sportowych stricte, tak? Przegląd sportowy. Co jeszcze? Sport katowicki, który ledwo dogorywa. Chociaż życzyłbym, żeby zmartwychwstał w sensie takiej pełni. A ile ma pan tytułów w hiszpańskiej prasie, że do tego kraju się ograniczy, prawda? El Mundo Deportivo, prawda? AS, Marca i tak dalej, i tak dalej. Ma pan 5 tytułów. I kataloński sport. 5 tytułów, które wychodzą. To z czego wynika, panie Dariuszu, fakt, że dzisiaj Borek, Smokowski, Twarowski mają dobrą prasę, a pan ma tak złą? A pan myśli, że komisja medialna, na przykład działająca, środowisko, które działa, ja wiem tylko złą, ostatnio już był wywiad. Ale pan sam mówił, dzisiaj modne jest krytykowanie Szpaka. To jest cytat z pana. Wie pana, na czym polega się dzisiaj dziennikarstwo?
dzisiaj dziennikarstwo nie jest dziennikarstwem pozytywnym, to jest chwytliwe, to jest krytykowanie. Czy ktoś, kto jest no name'em, a pisze o mnie, prawda, co odpowiedziałem i komentuje na antenie i robi takie błędy, że na przykład nie rozpoznaje zawodnika, który jest synem polskiego znanego napastnika, mówię o Kobylańskim, prawda, wchodzi zupełnie ktoś inny, to jest okej? Wie pan, proszę zwrócić uwagę, że... Tylko pan mówi, nikt dzisiaj nie zrobi tak emocji jak ja, nikt nie zrobi bramki tak jak ja. Ja nie mówię, że tak jak ja. Ja powiedziałem nikt o szybkości... Nie lepiej. Nie, nie lepiej, nie, nie. Trzymajmy się, trzymajmy się faktów. Ja powiedziałem, że... Bo zarzucił mi pan, że zupełnie jest inna dynamika, że byłem lepszym sprawozdawcą radiowym według pana niż telewizyjnym. Jeśli ktoś sam jest komentatorem, a jednocześnie jest dziennikarzem piszącym i używa pewnych historii do tego, żeby działać, jeśli ma pan portal internetowy, który w zasadzie zajmuje się tylko i wyłącznie tym, żeby wyszukiwać błędy, nawet których nie popełniłem, to nie znaczy, że ja jestem, nie wiem, na 7. miejscu wśród komentatorów w Polsce, bo ma pan badania opinii publicznej i za każdym razem przy dużych imprezach te badania opinii publicznej są. I to nie są tylko badania związane z Dariuszem Szpakowskim, ale to są badania opinii publicznej na przykład ze wskazaniem, kto według pana jest najlepszym polskim komentatorem, prawda? Mówię o piłce nożnej. Albo bez wskazania. Ale to są tak daleko jeszcze idące badania, gdzie na przykład pyta się, czy chciałby pan, żeby Dariusz Szpakowski był pana przyjacielem, sąsiadem na przykład, czy szefem. To są również badania, gdzie są brani i badani koledzy z innych stacji telewizyjnych. I potem jest zestawiany ranking, gdzie szefostwo telewizji polskiej, podobnie jak i telewizji innych, spogląda. Przecież te rankingi nie są tajemnicą, bo były publikowane w Rzeczypospolitej i jakoś nie jestem na ostatnim miejscu, tylko jestem na pierwszym miejscu. Każdy może robić sobie co chce i pisać co chce. Dzisiaj jest taki świat, wie pan. Dzisiaj może pan wejść w internecie i pisać co chce, zasłaniając się absolutnie pseudonimem. Jest pan no-name'em, opluwającym dla wielu ludzi, którzy... A pana to boli, że tak się dzieje? Bo pan mówi, modne jest krytykowanie Szpaka. I teraz nie wiem, czy pan przechodzi do porządku dziennego, tak jak moim zdaniem... Nie chcę mówić, co pan powinien, czego nie powinien, ale tak moim zdaniem powinno się robić, czyli na pewnym poziomie na to nie reagować. Czy pana to jednak dotyka? No wie pan, gdybym chciał się takim wszystkim przejmować, to pewnie bym powiedział nie dziękuję, przestaję komentować. No, to zależy, o jakiej krytyce mówimy, prawda? No, jeśli ma pan wywiad na przykład ze mną we Wprost, tak? Przychodzi dziennikarz na spotkanie, rozmawia ze mną, po czym bierze i pisze artykuł, nie dając mi możliwości odniesienia się do moich adwersarzy, którzy stawiają mi, a tutaj się pomylił, prawda, a się nie przygotowuje, a robi coś tam, tak dalej, tak dalej. Ten sam dziennikarz dzwoni do jednej z osób, która mi potem powtarza i mówi, czy pan mógłby potwierdzić wszystko, co on sobie wymyślił negatywnego o mnie, prawda? Mówi, nie. Pracowałem z Darkiem, wiem, jak Darek się przygotowuje, wiem, co robi przed transmisją i tak dalej, i tak dalej. Nie można, nie uczę czegoś innego w życiu, nie mogę robić wywiadu z kimś, a potem napisać czyjeś inne opinie, nie dając mu możliwości odniesienia się do nich, prawda? Bo jeśli my dzisiaj rozmawiamy face to face i pan mi mówi, pan jest taki i taki, albo pan zrobił to i to, to ja mogę się do tego ustosunkować. A jeśli pan to tylko napisze, to co ja mogę zrobić? Jaką miał pan największą radiową satysfakcję? Bo jeszcze chciałbym wrócić do czasów radia, zanim przejdziemy w pełni do czasów telewizji. No na pewno trzecie miejsce w świecie polskiej reprezentacji, relacjonowanie tego, to chyba zdecydowanie to. Ale pan woli, jak rozumiem, lepiej się czuje w telewizji niż w radiu. Czy tego nie można porównać? Czy mówiliśmy, to są zupełnie dwa inne światy dzisiaj, wie pan. Ale pan, jako komentator, woli pan dzisiaj mówić właśnie mniej, grać obrazem, czy jednak radio, gdzie są emocje większe, gdzie... Nie ma, emocje są tu i tu. Ja nie wiem. No, nie zgodzę się z tym, dlatego że tak jak mówię, no możemy wyjąć ilość transmisji radiowych i telewizyjnych i będzie pan miał moje emocje takie same tu i tu. To się nie zmienia. Zmienia się co? Odrzucenie, umiejscowienie akcji, charakteryzowania zawodników. Ma pan dodatkowo jeszcze, czego w radiu nie było, współkomentatora. Musi pan znaleźć czas dla niego, prawda, żeby on się mógł wypowiedzieć. Natomiast emocje pozostają takie same. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o radio, o telewizję, czy jakbym komentował dla internetu, co robiłem podczas Soczi, na przykład z hokejem. Nie ma nośnik, prawda, który jest przekaźnikiem. Kiedyś była taśma, teraz jest cyfra, ale nie zmieniło się jedno. Jeśli jest emocjonujące spotkanie, bo nie można zakłamywać rzeczywistości, to te emocje musi pan przekazać. Nie ma takiej możliwości, żeby ich nie przekazać, prawda? To się wiąże na pewno z pewnym temperamentem, który gdzieś ktoś w sobie ma albo nie. To się wiąże po pierwsze z tym, w czym wyrośliśmy, po drugie też przekazuje często młodym kolegom, czy uczy ich, prawda, podążania za akcją. Nie ma niczego gorszego dla komentatora piłkarskiego, jak zagadanie bramki, prawda? O tym powiedziałem, że zareagowanie na sytuację, czyli jak gdyby nie refleks, ale podążanie, co wynika z tego, w czym wyrosłem w radiu, szybkość mówienia. W telewizji tak szybko, oczywiście jak pan
ma taką akcję, pan mówi. Na przykład relacjonowanie hokeja w telewizji dziś jest prawie relacjonowaniem kiedyś sprawozdawaniem radiowym. Mhm. Jak ja robiłem kolejny raz NHL na Igrzyskach Olimpijskich, ta gra tak jest przez tych zawodowców, jest tak grą szybką, że pan musi mieć w głowie na twardym dysku 24 nazwiska nie na kliknięcie, wręcz na ułamku sekundy musi pan je złapać. Dlatego, że nie ma możliwości patrzenia w kartkę, bo jak pan by spojrzał i odwrócił się od akcji, zgubi pan... A tam 2-0. No może nie, ale jest bramka, prawda? I teraz pan w tym momencie nawet nie wie kto. Oczywiście może pan czekać na powtórkę i tak dalej. Szybkość reagowania, ta gra, kiedy przyjeżdżają zawodowcy, najlepsi na świecie, mało tego, jeszcze ona tutaj nie była tak szybka, jak była szybka w Vancouver, ponieważ grali na mniejszym lodowisku. Lodowiska w NHL są lodowiskami o 5 metrów węższymi i o innych łukach z tyłu za bramką. Ładnie to określił Mariusz Czerkawski, że jak nim zaczął grać w NHL, a przyjechał z Europy i zaczął grać w NHL, to mówi tak, no wiedziałem, bo już są pewne nawyki ruchowe, coś się robi na pamięć, jadę z kijem i wiem, że mam czas, a już mówi, patrzę, jestem na bandzie. W związku z tym to przestawienie się jest no, podobnie jak przejście z radia do telewizji. To są zupełnie dwa inne światy, natomiast jeszcze raz powtarzam, emocje są identycznymi emocjami jak kiedyś. Ponadto ja panu powiem, no dobrze, emocje. W czym? W grze, kiedy ta gra wygląda tak, jak choćby gra w ostatnim meczu ligowym Borussii Dortmund z Zenitem. Jakie mieliśmy w tym spotkaniu emocje? No, też trzeba być adekwatnym. Niewielkie emocje też były w meczu, który pan ostatnio komentował, czyli Polska-Szkocja. No, takich meczów pewnie, wie pan, by się zdało więcej, jeśli chodzi o polską reprezentację. Właśnie o tym mówił mi Włodzimierz Szaranowicz, wprawdzie już po wywiadzie, ale myślę, że mogę to powiedzieć, bo nie jest to nic, nie jest to żadna tajemnica. O panu mówi się, że pan, w przeciwieństwie do Jana Ciszewskiego, kojarzy się bardziej z porażkami polskiej reprezentacji piłkarskiej. Czy pod takim stwierdzeniem pan by się podpisał? No dobrze, mówiliśmy o 82 roku. Słupki. Dobrze, 82 rok. 82 w telewizji jeszcze robił Ciszewski. Ale ja robiłem w radiu. Wiem. Ale, mówię o telewizji. No dobrze, o telewizji, no ale to wie pan, to jest w zależności, kto na jaki czas trafi. Tak, Włodzimierz Szaranowicz powiedział, mówi, słupki, poprzeczki, wszystko było, a tych sukcesów jednak było dużo mniej, a dzisiaj... No, oczywiście, że dużo mniej sukcesów i o te sukcesy będzie coraz trudniej polskiej reprezentacji. Uh-huh. Nie oszukujmy się. Ja, wie pan, oczywiście jeszcze wspólnie robiliśmy złotym srebrny medal olimpijski podczas Igrzysk Olimpijskich w 92 roku z Andrzejem Zydorowiczem. Ale robiłem historyczny awans polskiej reprezentacji, czy też ostatnie studio w meczu w 86 roku w Guadalajarze, prawda? Ale to były porażki. Co z tego, że wróciliśmy do finałów Mistrzostw Świata po 16 latach, kiedy przegraliśmy? Mhm. To jest troszkę tak, że... Dobrze, porażki. Ale komentowałem mecze eliminacyjne, w których wywalczyliśmy awanse, prawda? Komentowałem mecze, w których grała choćby Legia w Champions League. Oczywiście bez końcowego sukcesu. Komentowałem mecze polskiej reprezentacji za czasów Leo Benhakera, kiedy po raz pierwszy historycznie awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Europy. A czy to się przekłada na odbiór komentarza i odbiór komentatora? Sukces lub brak sukcesu? Zdecydowanie. Tak? Oczywiście, że tak. No, to wie pan to. Ja nie mówię o zaistnieniu, tylko o takim powszechnym myśleniu. No jak to? No, komentuję, to jest porażka. No nie tylko porażka. Znaczy co, ja tylko komentuję. No dzisiaj już mamy czasy, że Mateusz Borek jest współkomentatorem w Polsat Sport, tak? W związku z tym też jest to współwinny porażki polskiej reprezentacji ze Szkocją. Ja nie mówię, że jest współwinny. Czy jest kojarzony tylko jest z porażką? Oto. Czy jest kojarzony tylko z porażką? Nie, no nie, tak nie można na to patrzeć. Oddzielmy parę rzeczy skojarzeniowych od rzeczy, które są na pewno Jan Ciszewski. Jest synonimem sukcesu. Zresztą jak Janek zmarł, wtedy napisałem takie piękne wspomnienie w radiu i zacytowałem Janka, który sam mówił o sobie, że było dwóch wielkich Janów z Sosnowca, Jan Kiepura i Jan Ciszewski, prawda? Ale no, jeśli się robi historyczny remis na Łęby, tak? Jeśli się robi wejście, mecz Górnika, rzucona moneta, Polska Sprawiedliwości stało się zadość, prawda? Jeśli się robi złoty medal Igrzysk Olimpijskich w 72 roku, wie, robi, komentuje, prawda? Aha. Jeśli robi się awans Witaj, kochana słoneczna Hiszpanio, czyli awans w 82 roku, ja też to robiłem, bo byłem na stadionie w Lipsku, gdzie mam dzisiaj zdjęcie w rozmowie z Antonim Piechniczkiem. No to są tak wymierne sukcesy, że trudne do powtórzenia. Aha. Ile meczów dramatycznych Górnika, prawda? Z rzutami karnymi i z Romą, prawda? Z tym losowaniem, które wspomniałem, z przegranym finałem, ale mimo wszystko to są absolutnie największe wyznaczniki świetności polskiego futbolu. Bo co? Bo ostatni sukces, który zrobiliśmy, to był 82 rok. Bo w 78 roku, kiedy byliśmy na tym 6-8 miejscu za Jacka Gmocha, moim zdaniem mieliśmy wtedy najlepszą reprezentację Polski w historii. To był niedosyt. Ale dziś zakwalifikowanie się traktujemy jak sukces, a o wyjściu z grupy możemy marzyć.
Teraz przed finałem Mistrzostw Europy marzymy, byśmy się tam znaleźli w trójce zespołów, które w dwójce, prawda, automatycznie wejdą, bądź na trzecim miejscu, żeby zagrać w barażach. Wydaje się z pozoru łatwa grupa, tylko proszę popatrzeć, na którym miejscu jesteśmy w rankingu. Dziś ten futbol jest bardzo pięknie opakowany. Kiedy pokazuje się polską ligę, kiedy robi się z tego skróty, to jest w ogóle fantastyczny produkt. Stadiony są fantastyczne, tylko ciągle nie ma jednego. Tego, co jest sensem futbolu, czyli poziomu futbolu. Wiadomo, że w to muszą wejść olbrzymie pieniądze, jeśli chcemy tutaj ściągnąć zawodników. Na to nas nie stać. Skończyliśmy szkolenie. Transformacja ustrojowa zniszczyła pewne rzeczy. Ja pamiętam czas, kiedy była gradacja klubowa w sensie kategorii wiekowych. W poszczególnych kategoriach wiekowych kluby rozgrywały Mistrzostwa Polski. Dziś kluby wracają do tego, co wszystko straciły. A mianowicie postawiono na pierwsze zespoły, to był szybki biznes, posprzedawać zawodników, zmieniał się właściciel itd. itd. Nikt nie myślał o zapleczu. W związku z tym, jeśli nie ma zaplecza, nie będziemy posuwali się do przodu. I to jest problem polskiego futbolu. Trochę podobny do kibiców. No przestańmy się oszukiwać. Co, nie można sobie poradzić? Dlaczego sobie poradzili Niemcy? Dlaczego poradzili sobie Anglicy, prawda? Dlaczego te stadiony są dziś bez żadnych barier, bez pilnowania, tylko i wyłącznie z monitoringiem? Są po prostu sukcesywnie stosowane kary, a przede wszystkim weszła policja, zinwigilowała środowiska i tych wszystkich, którzy są tymi, którzy przychodzą po to, żeby zaistnieć w zupełnie inny sposób na meczu, odsunięto i oni mają zakazy stadionowe. Nie mają wejść. Pan się czuł kiedyś bardzo niebezpiecznie na stadionie? Czułem się dwa razy niebezpiecznie w swoim życiu. Raz czułem się, kiedy szedłem na mecz Romy, a kibice Lazio przy Lidze Mistrzów zaatakowali, tam zwarli się z kibicami drużyny Romy. I wśród tych, którzy szli, uciekałem, tam leciały kamienie itd. itd. I z Andrzejem Mieszkowiakiem, kiedy byliśmy na meczu w Irlandii, kibice angielscy zaatakowali polskich kibiców. I w zasadzie no, cudem żeśmy uniknęli, że tak powiem, bójki. Udało nam się w ostatniej chwili wsiąść w taksówkę i odjechać z bocznej ulicy, bo to się wszystko działo poza stadionem, gdzie żeśmy wracali do hotelu. Pan opowiadał też taką dosyć smutną historię, jak w Londynie na pana oczach nożem potraktowano człowieka, któremu pan chwilę wcześniej odgrawdał. O co chodzi? To niebezpieczna dzielnica, wie pan, tam gdzie jest White Hart Lane. Wracałem z meczu Wisły, było mnóstwo Polaków, którzy nie są nie tylko byli z Londynu, ale w ogóle byli z całej z wysp, bo ze Szkocji przyjechali, z Walii, z Irlandii itd. itd. Dźgnął któregoś z tych Polaków, któryś z mieszkańców tej dzielnicy, pewnie po to, żeby zabrać pieniądze. Opowiadali mi Polacy właśnie, z którymi tam staliśmy i rozmawialiśmy. Na szczęście nie było to mignięcie śmiertelne dla tego chłopaka. Że jak oni wracają do domu, mieszkając tam w tej dzielnicy, to mają przy sobie przysłowiowe tam, nie wiem, 5 funtów, kartę schowaną w skarpecie albo w ogóle w bucie i jak zaczepiają, to dają i w ogóle dalej nie dyskutują, dlatego że no, jak wszędzie są dzielnice lepsze i gorsze. W pewnych dzielnicach nie należy się pokazywać, za dużo może to kosztować. No, jak byłem w Brazylii, to też nie wchodziłem do faweli, dlatego że wejście tam może oznaczać brak wyjścia. No. Ja byłem w 2000 roku w Brazylii, kiedy przedstawiciel polskiej żeglugi morskiej i nasz konsul, pan Kluza, że no działano tak, że jak tunel i fawele potrzebowały pieniędzy, blokowały cały tunel, wchodziły z bronią, wtedy to na końcu to jeszcze miał szansę coś schować, ale trzeba było dać, bo tam żartów po prostu nie ma. Podobnie jak w RPA też nas ostrzegano, że jak przejeżdżamy przez małe miejscowości, żebyśmy przejeżdżali jednak na czerwonym świetle, nie pod żadnym pozorem się nie zatrzymywali, co też robiliśmy. A opowiadano nam historię, co się stało, jak potrafili Polacy stanąć. To nie są, tak jak wszędzie, no dzisiaj nie mamy wszystkich krajów, gdzie jest absolutne bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Czy to prawda, że pan palił albo pali papierosy podczas komentarza na stadionie? Wie pan, teraz to jest nierealne. No teraz nie można palić. Dokładnie. A kiedyś? Kiedyś była to miara meczu. Jak mogłem zapalić papierosa, to znaczy, że był słaby mecz. Słaby mecz. Jak to jest z nazwiskami? Bo ja słyszę, że wy macie na Woronicza lingwistów, ludzi, którzy mówią w danych językach, pytacie ich, jak wypowiedzieć dane nazwisko obce. Później pan mówi Puziol. Z czego to się bierze, że jest jakaś taka straszna nagonka na te nazwiska w pańskim wykonaniu? A myśli pan, że ani na innych nie ma nagonki? Nie aż taka, na pewno nie aż takiej. No nie wiem, może pan ma jakieś wytłumaczenie na to, bo ja nie mam takiego spojrzenia, jakie pan tutaj prezentuje.